Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz od 1 stycznia podwyższyła ceny biletów komunikacji miejskiej w Warszawie. To druga, ale nie ostatnia podwyżka. Następna czeka nas za rok, 1 stycznia 2014 roku. Przypomnijmy, że w maju 2011 roku radni Platformy Obywatelskiej przegłosowali 3 podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Spójrzmy na konkretne przykłady. Za bilet jednorazowy miejski płaciliśmy w styczniu 2011 roku 2,40. Teraz płacimy prawie dwukrotnie więcej, 4,40, a za rok płacić będziemy 4,80. Za bilet 90-dniowy pierwszej i drugiej strefy płaciliśmy w styczniu 2011 roku 290 zł. Teraz płacimy 474 zł, a za rok ponad 500 zł, czyli aż 550. Za wyższą cenę biletów w zamian mamy otrzymać gorszą jakość komunikacji. Zamiast szukać oszczędności w wydatkach na administrację, Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz sięgają do kieszeni warszawiaków. Co proponują władze Warszawy? Ograniczenie wspólnego biletu w aglomeracji warszawskiej, likwidację nocnych kursów metra, cięcia w rozkładach jazdy linii tramwajowych i autobusowych. A co na ten temat sądzą mieszkańcy Warszawy? W komunikacji miejskiej panuje tłok, często jest brudno, nie działa ogrzewanie i klimatyzacja. Dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja. W dobie kryzysu Platforma Obywatelska w sposób tak drastyczny sięga do kieszeni mieszkańców. Platforma Obywatelska oszukała społeczeństwo, ponieważ w kampanii wyborczej nic nie wspominali o podwyżkach. Coś jest nie tak. Podwyższają ceny biletów, a zmniejszają liczbę autobusów. Nonsens. Jak tak dalej będą rządzili, to będzie nam się taniej opłacało jeździć samochodami niż komunikacją miejską. Warszawa to stolica podwyżek i powstaje pytanie, jak żyć? Ja bym chciała to pytanie zadać pani prezydent. Jak żyć w Warszawie? A co ty sądzisz o podwyżce cen biletów? Czekamy na twoją opinię. Wyślij komentarz na adres warszawa@pis.org.pl. Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej to koszt, jaki muszą ponosić mieszkańcy Warszawy za niegospodarność i rozrzutność rządów prezydent Gronkiewicz-Waltz. To pieniądze z naszych portfeli mają dzisiaj zapełnić dziurę w budżecie miasta. To my w wyższych cenach biletów finansujemy przerośniętą administrację i nagrody dla urzędników, które w ostatnich latach wynosiły ponad 300 milionów złotych. Nikt nie liczy się z tym, że w portfelach mieszkańców Warszawy jest już pusto. Warszawa czeka na zmiany.